Rzeczpospolitej. Proszę. Maciej Skotnicki, studenci dla Rzeczpospolitej. Panie prezesie, ja chciałbym poruszyć taki temat troszkę przemilczany w mediach, czyli wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach. Podczas tej wizyty Polska włączyła się w projekt budowy nowego szlaku jedwabnego. Wielu ekspertów mówi, pokłada wielkie nadzieje w tym projekcie. Jak według pana wygląda ta relacja gospodarcza między Chinami i Polską, w szczególności w kontekście walki między Stanami Zjednoczonymi a Chinami o status imperium światowego? Ja popieram działanie Jego Ekscelencji Andrzeja Dudy w tej sprawie. Zauważam, że już od dawna kilku naszych generałów już jeździło do Chin w różnych sprawach. Z Chińczykami, zarówno tymi z Tajwanu, jak i tymi z Chin Ludowych, mam w Parlamencie Europejskim bardzo dobre stosunki. Oni również wysoko oceniają pobyt naszego prezydenta w Chinach. Jest aspekt gospodarczy, to jest oczywisty. Każde przetarcie szlaków handlowych jest korzystne gospodarczo. Każde jest korzystne gospodarczo. Natomiast jest aspekt polityczny. W tej chwili między Rosją a nami jest Białoruś, Litwa, Ukraina. Więc dla nas w tej chwili Rosja jest przymierzeńcem, a nie wrogiem. Ale powiedzmy, że któregoś dnia Rosja połknie Ukrainę. W tym momencie naszym sojusznikiem staną się Chiny. Musimy mieć silnego sojusznika na tyłach naszego potencjalnego wroga. Dlatego też musimy utrzymywać jak najlepsze stosunki z Chinami. Od tak na wszelki wypadek. To ja pozwolę sobie dopytać pana posła, skoro pan mówi o Rosji i Ukrainie. To znaczy, rozumiem, niedawno wrócił pan z Krymu. Ta uwaga o tym, że może się zdarzyć, że Rosja połknie Ukrainę, wynika, przekonał się pan o tym na Krymie między innymi? Nie. Natomiast może się zdarzyć, że będzie taki proces rozpadu państwa ukraińskiego. To jest sytuacja, w której premiera, prawda, wynoszą z mównicy sejmowej, to mnie właśnie na Krymie mi mówiono. No jak myśmy mieli się opowiadać za Ukrainą, kiedy tam jest taki bałagan, prawda, że nawet premiera z Muchińcem wynoszą. Przecież proszę zrozumieć, jak rozumują ludzie na Krymie. Ja się przekonałem ze zdumieniem, bo tam 3/4 zdecydowanie jest za Rosją. Zdecydowanie za Rosją. Natomiast oni mówią tak. Nie o to chodzi, że o język rosyjski. Bo nam ci nacjonaliści zabraniali mówić po rosyjsku. No to jest powód. Ale jest inny powód. Rosja ma sprawną władzę. Tam nie ma demokracji, jest sprawna władza. I jak nam Ukraińcy odcięli prąd, to pojawił się Putin, rozdał nam 100 generatorów, prawda, nakazał przeprowadzenie przez Cieśninę Kerczeńską 25 kilometrów, prawda, kabla, który nas połączy z krajem zachodnim. I to w ciągu, gdyby tam była demokracja i Ukraina, to by trwało to pół roku.